Formujemy czwóreczki! Peregrinatorium, czyli praktyczny przewodnik pielgrzyma. Przede wszystkim trzeba wyjść z takim nastawieniem, że dam radę. Nie zniechęcać się trudami, nie zniechęcać się długą trasą. Myślę, że wiele osób to przeraża, i, i wiele osób nie decyduje się właśnie dlatego, że, że trudy, że czasami spartańskie warunki, że kondycyjnie, fizycznie nie dam rady. Dam radę. I, I z takim nastawieniem przede wszystkim trzeba zacząć pielgrzymować, że wszystkie trudy, przeciwności, bóle to wszystko jest do pokonania. Pielgrzymki organizowane są już od lat i, i są tak skonstruowane, że Naprawdę, można sobie poradzić z czasami, nawet bardzo trudnymi warunkami. Jest to rodzaj poświęcenia, ale to jest oczywiście jakby osobna kwestia i taki aspekt tego pielgrzymowania, tego pielgrzym, pielgrzymiego trudu. Przede wszystkim nastawienie. Jestem w stanie pokonać swoje słabości, jestem w stanie pokonać bóle, trudy, cierpienia i na pewno dojdę. Tak jak wychodzę. Tak dotrę na miejsce i nie będzie większego problemu, więc to nastawienie psychiczne jest ogromnie ważne. Na pielgrzymce na pewno nie trzeba bać się samotności. Bardzo trudno tam jest być samotnym, dlatego że pielgrzymka jest też takim miejscem, grupa pielgrzymkowa jest takim miejscem, w którym Nagle ludzie, którzy totalnie się nie znają, tworzą wspólnotę, tworzą rodzinę. Ja pielgrzymowałam do Częstochowy 12 razy. Szłam w różnych grupach z różnymi ludźmi i z doświadczenia wiem, że jakby nie ma takiej możliwości, żeby ktoś został sam, żeby ktoś został bez pomocy, żeby ktoś, kto nawet idzie sam bez jakiejś grupy przyjaciół czy znajomych, czuł się samotny. Nie ma po prostu takiej możliwości. Jesteśmy my, pielgrzymi, wszyscy ci, którzy pielgrzymujemy, naprawdę tworzymy w sposób dość naturalny taką, taką rodzinę i taką wspólnotę. Więc jeżeli to jest problem dla kogoś, kto, kto boi się iść na pielgrzymkę, to na pewno w tym momencie nie jest to argument do tego, żeby z niej rezygnować. Osoby starsze ja też myślę, że w wielu wypadkach lękają się pewnych trudności, przeciwności fizycznych, że, że z racji wieku czy z racji pewnych dolegliwości też nie dadzą rady. Nie ma ograniczeń wiekowych w grupach i każdy pielgrzym jest tak samo ważny. Wiadomo, że ci młodzi troszkę napędzają tą grupę, nadają rytm. Natomiast y, y, służby porządkowe, medyczne czy, czy te y, czy muzyczne y, tak koordynują trasę, że również ci starsi znajdą dla siebie taki moment, w którym się odnajdą. Są takim... Y, Momenty, w których prosi się na przykład osoby starsze o to, żeby poprowadziły, czy jakiś fragment modlitwy, czy jakiś fragment na trasie, dzielą się swoimi doświadczeniami. Czasami prosi się ich także o, o jakieś takie właśnie wsparcie, czy podzielenie się jakimiś takimi właśnie swoimi doświadczeniami życiowymi więc myślę, że to też na pewno nie jest. Powód do tego, żeby rezygnować z pielgrzymki, tylko dlatego, że ma się troszeczkę więcej lat niż, niż średnia w grupach. Rzeczywiście ci młodzi te grupy troszeczkę napędzają, ale myślę też, że przez to można, można trochę znowu poczuć się młodszym, angażując się, integrując w zabawy. Ja niejednokrotnie widziałam osoby starsze, 50-60-letnie, które naprawdę świetnie się bawiły, świetnie integrowały. Pokazując też tak naprawdę często młodym, chociażby jak powinna wyglądać modlitwa, czy jak powinno wyglądać takie pielgrzymowanie, które niesie ze sobą pewną intencję, które polega na ofiarowaniu właśnie trudu, cierpienia w konkretnej intencji. Pokazywały też często umiejętność przezwyciężania tych swoich problemów zdrowotnych, fizycznych, przekraczania też w pewnym stopniu własnych granic, właśnie po to, żeby osiągnąć ten cel, którym jest dotarcie na Jasną Górę. Prośba o pomoc jest bardzo trudna. Na pielgrzymce na pewno tej pomocy każdy z nas, każdy z pątników, bez względu na wiek, będzie potrzebował. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że jeżeli często, jeżeli warunki też są bardzo trudne, nie poproszenie o tę pomoc, o wodę, o nocleg, o, 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 o możliwość zjedzenia czegoś, no to rzeczywiście może być dużo trudniej. Dużo trudniej, dlatego ta umiejętność. Proszenia o pomoc jest strasznie ważna I, i naprawdę nie trzeba się też bać, że, że ktoś tej pomocy odmówi. Myślę, że osoby, które przyjmują pielgrzymów są tak nastawione na, na chęć pomocy. Ja też niejednokrotnie doświadczyłam tego, że dostawaliśmy więcej niż chcielibyśmy dostać, jeśli chodzi o, o nocleg, o gościnę, o przyjęcie. Trzeba sobie zdać z tego sprawę, naprawdę, że nie poproszenie o tą pomoc naprawdę może nam tą drogę i to pielgrzymowanie zdecydowanie utrudnić. Zachęcam do tego, żeby powiedzieć: Potrzebuję noclegu, potrzebuję wody, potrzebuję odpocząć, potrzebuję siostro braci, żebyś mi pomógł. Myślę, że też, że pielgrzymka jest takim czasem, w którym naprawdę nikt tej pomocy nam nie odmówi, <laughs> więc na pewno nie, nie, nie powinniśmy się tego bać.